tutaj mamy jedną paczkę, a tu pozostałe kilka z nich. Oj, dika. A więc dokładnie mamy ich tutaj, słuchajcie. Raz, dwa i 9. W jednej paczce jest 130 żelków, czyli oznacza to, że przed nami mamy, kochanie, ile? 1170. Ależ matematyk. Więc czas otworzyć ponad 3,5 kilo paczek żelków. I ostatnia. Gdybyście się kiedyś zastanawiali, to tak właśnie wygląda prawie 4 kilo żelek. Wika, wysypujemy. Mogę też? Nie. I... Kolejna, ósma paczka i ostatnia paczka. No nie powiem, wygląda to co najmniej fajnie. Już nie bierzesz wszystkie. No, a na co będę czekaj, bo mi wypadają. Ostrożnie, ostrożnie, coś ci spadło, ale dobra. Pierwsza partia wlatuje do garnka. Ty myjesz gary. Nie, grałem 4-4, kto myje gary. 3-4. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. Bo zamiana tysiąca żelek, 1200 praktycznie, w jednego ogromnego. Jestem mega ciekaw efektu Wiktora, jak to wyjdzie. Masz ja nie mogę przestać wąchać z tego, bo to tak pachnie. No mocno zapachnie, myślisz, że to się uda? Myślisz, że to wyjdzie? Jestem chyba już lepiej nastawiona do tego niż wcześniej, więc chyba jednak tak. Wiktora ułożyła kształt z tych żelków. Bardzo ładne, serce. A serce też rozdajmy w komentarzach, więc dajcie znać teraz właśnie, czy lubicie żelki, czy też nie lubicie żelku, albo dajcie łapkę w górę, jeżeli lubicie żelki, zobacz mi losek, na razie jest wszystkich. Zastapia się już coś? Coś tak, się zastapia. Ja wodę też, żeby się tak nie ślimaczyły. Więc zostańcie z nami do samego końca, do ostatniej minuty, bo zobaczymy, czy to nam wszystkim wyjdzie, jaki będzie tego efekt, jakkolwiek i zobaczycie formę. W ogóle, jaki mamy plan na to, no masakra. Pierwsza partia praktycznie cała roztopiona już. No, jak ja to śmiesznie. Ale to śmiesznie wygląda, mam ochotę tam rękę włożyć. No. Ale chyba by nie było fajnie tam wkładać ręki, chyba nie byłoby warto. I bum! No dobra. Cały garnek taki będzie, myślę, że nawet z dwa garnki prawdopodobnie, patrząc na to, że mamy jeszcze tego tyle. Jeszcze... No właśnie, dlatego wzięłam ten większy. Tego jest masa. Jeszcze w jednym. W jednym? Wyzwanie na razie robimy z kilkanaście minut, z prawdopodobnie kilkunastu godzin. Pewnie jutro dopiero pokażemy. Pewnie jutro z rana się okaże, jak to wszystko wyszło. Ale jeszcze i tak trzeba masę przygotować. Masę mieszać, więc może byś pomieszał trochę. Ale to jest gęste, niesamowicie. No, takie to jest ciężkie, gęste takie. No jeszcze trochę trzeba będzie pomieszać, żeby to wszystko wyszło. Jeszcze trochę przed nami. I kolejna partia wchodzi w grę. Trochę mi pociekło. Ale to się lepi wszystko, masakra. Swoją drogą, nie zastanawiajcie się, jak wyglądał zakup tysiąca żelek, jak to wszystko wyglądało w kasie i tam dalej. Pół godziny minęło i jakoś to, słuchajcie, idzie już połowa garnka, myślę, że jest zapełniona, ale też jak dużo w sumie żelków już poszło. No nie wiem, Wiktor, jak widzisz, ile ich tutaj jeszcze jest? Z 1200 iluś tam, które ilu? Połowa. Połowa, czyli jest tutaj będzie z 500-600 żelków jeszcze w takim razie. Mhm. Dokładam kolejną porcję do gara. Kolejna porcja, nie no, już jest ponad połowa gara, znacznie ponad połowa. Kolejne rzeczy. Wody dolewamy. Wiesz, jak ja się, Wiktoria, boję jednej rzeczy tylko. Będzie jeden problem, mam wrażenie. Że ten nasz cały odlew, który zaraz zobaczycie, się zniszczy przez pod wpływem temperatury. Tego, jakie to jest mokre i takie glutowate. Boję się, że żelek może tego nie przetrwać, słuchaj. Tak sobie myślę. Przetrwa. Bo już za chwilę trzeba będzie go wlewać, patrząc na to, że już tyle, słuchajcie, tego jest. Że mi idzie. No, jesteś najlepsza w tym. Póki to wszystko się robi, to przypominam wam, że jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to śmiało klikajcie ten czerwony przycisk subskrybuj i zaznaczcie dzwoneczek, bo już niedługo ogłosi wam super akcję, w której będziecie mogli wygrać ekstra rzeczy, które będziemy mogli wam dać i w ogóle zobaczycie zresztą, więc upewnijcie się, że subskrybujcie już kanał, żeby tej szansy nie ominąć i zaznaczcie sobie ten dzwoneczek. Na ten moment, Wiktora, chodź, zobaczymy, jak to wszystko tu wygląda. Już cały garnek praktycznie jest, więc nie wiem, czy już idziemy to wlewać, czy jeszcze nie. Chyba dołożyć jeszcze te. Jeszcze to wszystko, to pozwól, że teraz to zrobię, jeszcze tego nie robiłem i... Tyle? Tak. To Wiktora tutaj bardziej pod kątem logistycznym dowodzi. 3, 4. Okazuje się, że jeszcze trzeba zrobić miejsce na lodówce, bo tam gościu może się nie zmieścić, tak patrząc na to. Jeszcze trzeba zwolnić miejsce, bo to nie będzie takie małe znowu. Patrząc na to, ile tego tu jest, ten misiek może być naprawdę, naprawdę, naprawdę spory. I jeszcze trzeba dorzucić do garnka. No dobra. Więc dawaj ostatnią porcję. Dobra, przedostatnią. No dobra, to jeszcze kilka, potem wejdzie. I ostatnia porcja. To się już powoli zbliża. No jeszcze kilka. Oho. I wszystkie, Wiktoria, żelki, wszystkich żelków się pozbyliśmy. Tak, 1170. 1170 czy 1270? 170. No i stół pusty, no kurczę.
masa gotowa, więc teraz nadszedł czas, byście poznali naszego ludzika. Ma ten kształt miśka w miarę, uwaga, 3, 4. Tutaj wlejemy całą masę, mam nadzieję tylko, że to nigdzie nie przecieknie. Jest całe dwie, patrzcie ile to jest poklejone wszystko, tyle ile było się z nim męczenia. Ale grunt, że jakoś wyszło w miarę chłopkowo. A ty co sądzisz o chłopku? Chyba nic nie sądzi. To co, Wiktoria, wlewamy go? Tak. O mój Boże, może czy dajmy karton jeszcze pod... Zrobić? Możesz tak to zrobić, ale jeszcze dajmy karton pod to, żeby przypadkiem nic nie zamokło. Dobra. Najwyżej go tu zostawimy, nie będziemy tego dawać do lodówki, co? Nie, do lodówki będzie szybciej. Mam złe przeczucie co do tego. Ale póki nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Wiktoria, czy to jest ten moment? O, jest jakie to ciężkie. Tak? Cieko. To może ja to jednak wleję, co? Nie. Nie? Jesteś pewna, że to robimy? Tak. Uwaga. 3, 4. I ojej, no dobra, wlewa się, wlewa się, wlewa się. Trzeba. O nie, przecieka! Ludzik nam przecieka! Ale na razie w jednym miejscu tylko, więc. Dobra, ja to trzymam, wlewaj do góry jeszcze. Ale co? To trzeba jakoś zatamować. No to jak to chcemy zrobić? Nie wiem. Jednak gdzieś była dziura, ale w pozostałych miejscach z tego co widzę, to jest całkiem dobrze się trzyma. Idź jeszcze po taśmę. Okej. Ale nie mamy już taśmy. Przezroczyste. No to tak trochę postoimy, co nie? Żeby to zastygło i na nowo. Jeszcze nie dotarło do głowy, więc nie wiadomo, czy głowa nam nie przecieknie. Mam nadzieję, że nie. Patrząc na to, natomiast ile jeszcze tutaj zostało, to okaże się jeszcze, że nasz ludzik jest, Wiktoria, za mały. 3, 4. Chyba się trzyma, Wika, chyba idzie. Ja się boję tego. Ja też się boję, no to Wika, no jestem ciekawy bardzo. Jeszcze trochę, nasza konstrukcja musi się udać. Patrzcie, jak to wygląda. Ostatecznie zostajemy w takiej formie, słuchajcie. A więc tam wszystko to się będzie studzić i widzimy się jutro, jaki będzie tego efekt i czy to w ogóle nam wyszło. No, no mamy nowy dzień, słuchajcie, ileś tam naście godzin minęło. Wygląda to na razie po trudnych chwilach i po pewnych takich momentach, gdzie były z tym wielkie problemy, tak uważam, że jest dobrze. Przed wycięciem go z kartonu wygląda to tak. Wygląda to teraz tak i zaczyna się pewien problem, bo słuchajcie, okazuje się, że trzeba to oderwać od blatu, a to wcale nie będzie teraz takie proste. Nie będzie, bo karton delikatnie przemoknął, tak jak myślałem, ale ważne, że żelek się trzyma. No trochę trzeba się pomęczyć, żeby go wyciągnąć, muszę przyznać. I... mam odklejone. A co z tym? No to trzeba będzie oderwać. Damy radę. Patrzcie, jakie w ogóle elementy od tego odchodzą, jak to strasznie wygląda, w ogóle jaka to jest galareta, taka strasznie, to jest gęste, lepkie, no w sumie jak żelek, no czego się moglibyśmy spodziewać, ale jest to trudniejsze, te wszystkie elementy do odczepienia, niż nam się wszystkim wydawało. Czas na trudny moment, trzeba odlepić teraz całego tego ludzika od tego kartonu, który daliśmy wczoraj jako podstawkę. No i to jest chyba nie do zrobienia. Nie, nie, nie. Jak się, Wika, bawisz? Super! Ale patrzcie, pierwsza ręka praktycznie już jest odklejona, to najważniejsze. Coś odleciało. Mam nadzieję, że to nie jest jego ręka. Chciałabym. Chyba trzeba zmienić strategię, Wiktoria, tak mi się wydaje coś. Nie, to jest najlepsza strategia, mówię. No ja nie jestem tego taki pewien. Zrobiłam więcej niż ty. No ja nie wiem. Okazało się, że tu jest jeden problem, taki dosyć duży problem. Nasz chłopek, ta głowa ma taką nieco nie bij mu paluchu! No co ty, Wika, już go nie lubisz, ale bez przesady. Faktycznie z tą głową to jest zdecydowanie poszło nie tak. Czemu ty mu robisz dziurę w brzuchu? Wiktoria. Wpadłem na pewien pomysł, aby go po prostu poobcinać, bo nie da się od kartonu go bezpośrednio odkleić. No nie, no trzeba go wyciągnąć, to jest nasz cel. Ty, ale tak miło jest teraz, że tylko palić lub sobie tak. Ty może go przestań miziać, co? Ten żelek to jest jednak katorga. Ale czego się mogliśmy spodziewać, bo ten żelek tak naprawdę w tym kartonie nie był przez ile, Wiktoria? Jak kończyliśmy to robić jakoś tam po 19, 20, 18, już nie pamiętam. Tak mamy teraz godzinę... O 19. Tak mamy teraz godzinę 13 dnia następnego, więc no trochę tam posiedział. Ja myślałam, że on 2-4 posiedział. No nie, no nie całe 2-4. Powiem ci, że nawet go się tak odciąć nie da. To nie jest chyba takie proste odcinanie jak galaretkę. Kompletnie nie jest tak. Nie, proste. Ale wygląda jak galaretka, ale jest znacznie trudniejsze. Przyznam się, że myślałem, że ten misiek będzie nieco ładniejszy. Nieco, ale lepsze to niż nic. Cieszmy się z tego, co mamy, słuchajcie. Jesteśmy po odcinaniu miśka z kartonu i wiecie, co wam powiem? Że wygląda to no całkiem,
całkiem dobrze, bo nie da się tego odkleić. Stwierdziliśmy, że da się tylko fragment, ale są tak ciężko przymocowane, że to nie jest do zrobienia. Karton to raczej nie był najlepszy pomysł na to, by zrobić w nim odlew, no ale tak czy siak, słuchajcie, tak wygląda cały ten misiek. Mam nadzieję, że już wszystko, co eksperyment wam się podobał. Klikajcie teraz tutaj i widzimy się w innym odcinku na kanale, w poprzednim, w którym to mi jedliśmy. Jedna osoba to 10, to druga jedną i zobaczcie sobie, jak nam to wyszło, bo było dużo jedzenia. Oglądajcie, subskrybujcie kanał, do zobaczenia, trzymajcie się i pa, pa!